Thank you.
odpuszczeniem za śmierci jest grzech, a siłą grzechu prawo. Bogu niech będą dzięki za to, że dał nam odnieść zwycięstwo przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Tobie, Panie, zaufałem, nie zawstydzę się na wieki. Będę się radował z Twego miłosierdzia.
Chryste Odkupicielu, wejrzyj na tych, którzy nie znają Ciebie, nie mają nadziei. Sprawa, by uwierzyli w zmartwychwstanie i życie w przyszłym świecie. Chryste, Ty przywróciłeś wzrok niewidomemu i pozwoliłeś, aby Cię oglądał. Okaż swe oblicze zmarłym, którzy są jeszcze pozbawieni Twego światła. Chryste, Ty dozwalasz, aby rozpadł się dom naszego doczesnego zamieszkania. Daj nam zamieszkać na wieki w niebie, w domu nie ręką ludzką zbudowanym. Módlmy się do Boga Ojca, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się w imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie rób nas na Miłosierny Boże, sprawy Twój sługa kapłan Józef, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale, przez Chrystusa Pana naszego. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla
bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze ofiary za grzechy nasze i za całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Ojcze przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Nasze błaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata.
dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, Święty Mocny, Święty Nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. O krwi i wodą, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego, jako strój miłosierdzia dla nas, ufamy Tobie. Spowiadam się Bogu Wszechmocnemu i mam grzesznika.
prowadzi nas do życia wiecznego. Amen. Pan zmiłuj się nad nami. Panie, zmiłuj się nad nami. Chryste, zmiłuj się nad nami. Czytanie z Księgi Rodzaju. Gdy Adam spożył z drzewa, Pan Bóg zawołał na niego i zapytał go: gdzie jesteś? On odpowiedział: usłyszałem twój głos w ogrodzie, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Rzekł Bóg: któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś z drzewa, z którego ci zakazałem jeść? Mężczyzna odpowiedział: niewiasta, którą postawiłeś przy mnie, dała mi owoc tego drzewa i zjadłem. Wtedy Pan Bóg rzekł do niewiasty: dlaczego to uczyniłaś? Niewiasta odpowiedziała: wąż mnie zwiódł i zjadłam. Wtedy Pan Bóg rzekł do węża: ponieważ to uczyniłeś, bądź przeklęty wśród wszystkich zwierząt domowych i dzikich. Na brzuchu będziesz się czołgał i proch będziesz jadł po wszystkie dni twego istnienia. Wprowadzam nieprzyjaźń między ciebie a niewiastę, pomiędzy potomstwo twoje a potomstwo jej. Ono ugodzi cię w głowę, a ty ugodzisz je w piętę. Oto słowo Boże. Bo
Thank you.
ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy, świat Ciebie nie poznał, lecz ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty mnie umiłowałeś, w nich była i ja w nich. Oto słowo Pańskie. Słuchając słów z Ewangelii
świętego Jana, z jego także listu, jeszcze się nie ujawniło, czym będziemy. Wiemy, że gdy się objawi, będziemy do niego podobni. Zwłaszcza teraz, gdy przeżywamy oktawę Bożego Ciała, uświadamiamy sobie, że śmiertelne ludzkie ciało spotyka się z Bożym Ciałem, które uzdrawia, które daje życie wieczne. Prawdziwym pokarmem zapewniającym życie i to życie wieczne jest właśnie Jezus Chrystus. Kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Przemiana, której dokonuje Chrystus w wierzącym, ma bardzo określony cel – doprowadzić go do życia wiecznego. Całe nasze życie chrześcijańskie, jego logika jest nastawiona na wieczność. Cel naszego życia jest wieczne zbawienie. Bo cóż za korzyść dla człowieka, jeśli cały świat zyska, a siebie zatraci lub szkodę poniesie? Pyta Jezus. Największą troską każdego kapłana, największą troską każdego proboszcza jest to, żeby nikt z jego parafian nie zagubił się na tej drodze do wieczności, nie zatracił się na wieczność, lecz żeby miał życie w obfitości, to znaczy, żeby osiągnął wieczne zbawienie. Tak jak Bóg powierza rodzicom dzieci, aby rodzice przeprowadziły te dzieci przez życie i doprowadziły do ostatecznego spełnienia w Bogu, tak możemy powiedzieć, że każdy z nas przez posługę naszych kapłanów jest tym dzieckiem Bożym, za które odpowiada ksiądz, aby nasze życie wypełniło się życiem Chrystusowym, abyśmy nie zagubili tych, którzy zostali nam powierzeni przez posługę, która jest wielkim darem w wymiarze Chrystusowego kapłaństwa. Świętej pamięci ksiądz prałat Józef Panuła przez wiele lat był proboszczem tutaj w Czchowie od roku 1976 do 1999. Później, jak wiemy, przez kolejne 19 lat był tutaj rezydentem, emerytem, który nadal posługiwał w parafii. A więc w sumie 42 lata bycia w tej wspólnocie. To bardzo wiele. Tyle lat obecności i pracy także dla całego dekanatu Czchów, którego przez wiele lat był dziekanem. Obdarzył was, swoich parafian, nade wszystko tym, co w kapłaństwie jest najważniejsze. Chociaż często pozostaje niewidoczne na zewnątrz. Wielu ludzi, którzy patrzą jak gdyby na zewnątrz, na Kościół, na życie kapłanów, mówi, cóż oni robią, cóż oni zrobili, cóż oni tutaj wytworzyli w swoim życiu. Pamiętam, byłem w jednym z naszych szpitali na terenie diecezji, odwiedziłem wszystkich chorych, ponad 500. No i spotkałem też mężczyznę w jednej ze sal, który już od początku to spojrzenie było zabójcze, jak mnie zobaczył, no ale podszedłem do niego, prawdopodobnie świadek Jehowy, i mówi, co wyście zrobili? Tu są lekarze, pielęgniarki, którzy się opiekują nami, a wy co wyście zrobili? No nie chciałem już mu mówić, ile domów DPS-ów prowadzimy w diecezji. Nie chciałem mówić o działalności misyjnej Kościoła. Nie chciałem mówić, bo to jest najważniejsze. Nad tą pracą, nad człowiekiem, nad jego moralnością,
przecież od tego zależy, jakie jest życie rodzinne, małżeńskie, społeczne. Jeżeli żyje się przykazaniami, Ewangelią, to co głosimy, naukę Chrystusa, to wtedy przemienia się człowiek i to wszystko, co robi na zewnątrz, ma jakiś określony sens. Więc któż tak naprawdę jest w stanie zobaczyć owoce sprawowanych przez tyle lat mszy świętych, udzielanych sakramentów, łaski spływającej przez sakrament pokuty? Któż może ujrzeć, czego dokonała modlitwa kapłana, podejmowane przez niego wyrzeczenia i ofiary? O tym wszystkim myślimy i mówimy jako o konkretnym dowodzie duchowym, które spłynęło przez księdza prałata Józefa na tę wspólnotę i na tę, gdzie wcześniej posługiwał, które stało się waszym udziałem przez dar kapłaństwa świętej pamięci księdza prałata Józefa. Kapłaństwo, jak mówił święty Augustyn, jest linią wśród ciał. Obecnie głoszenie Ewangelii, tak jak to zawsze było w Kościele, i sprawowanie sakramentów jest największą służbą, jaką można oddać człowiekowi. Nie ma bowiem większego dobra w tym życiu doczesnym od prowadzenia ludzi do Boga, od rozbudzenia wiary, podnoszenia człowieka z wierności i rozpaczy, obdarzania go nadzieją, głoszenia światu, że Bóg jest blisko i że to On kieruje historią świata, ukazując mu najgłębszy sens i ostateczny cel. W obliczu śmierci ludzie nie proszą o żaden ze skarbów tego świata. O nowy samochód, o nowe mieszkanie, o wyjazd gdzieś na antypody. Ludzie w tym momencie proszą o to, żeby pojednać się z Bogiem za pośrednictwem posługi kapłańskiej, by kapłan przyniósł im cząstkę tego chleba, który daje życie wieczne. Dlatego kapłaństwo jest służbą ostatecznemu celowi ludzkiego życia. Jest służbą najgłębszemu sensowi. Mówi się, że dla kapłana najpiękniejsza śmierć to śmierć przy ołtarzu Chrystusa. Śmierć i pogrzeb księdza prałata Józefa dokonuje się w kontekście uroczystości najświętszego ciała i krwi Chrystusa. Jakby przypominając ostatni raz, że kapłan żyje przede wszystkim po to, żeby codziennie wypowiadać słowa konsekracji. To jest ciało moje, to jest kielich krwi mojej. I żeby dawać ludziom ten prawdziwy chleb z nieba. To jest najważniejsze jego zadanie, wszystko z tego wypływa. Drodzy bracia i siostry, kiedy myślimy o śmierci kapłana, to jakąś wyjątkową zapowiedzią tego powrotu w Boże ramiona był już gest włożenia rąk w czasie udzielania święceń kapłańskich. Przez ów gest, znajdujący się w centrum sakramentu święceń, Chrystus bierze kapłana w swoje posiadanie, mówiąc: należysz do mnie. Równocześnie zapewnia: znajdujesz się pod opieką moich rąk. Jesteś pod opieką mego serca. Jesteś ukryty w moich dłoniach. I w ten sposób znajdujesz się w ogromie mojej miłości. Wytrwaj w niej do końca, a będziesz żył ze mną na wieki. To ważne zapewnienie, które dzisiaj jest wzmocnione słowami Ewangelii, gdzie Jezus zanosi modlitwę także za swojego kapłana Józefa. Ojcze, chcę, aby także ci, których mi dałeś, byli ze mną tam, gdzie ja jestem. Aby widzieli chwałę moją, jaką mi dałeś, bo umiłowałeś mnie przed założeniem świata. Pragnieniem Bożego serca jest, aby wszyscy mieli życie i mieli je w obfitości. Aby nikt nie zginął. To znaczy
nie zaprzepaścił swojego życia na wieczność. Drodzy siostry i bracia, co z tego wynika dla nas? Chcemy przede wszystkim uszanować księdza prałata Józefa. Chcemy się za niego modlić. Chcemy docenić jego obecność pośród nas. Ale zawsze każdy pogrzeb jest pukaniem do nas, do naszego serca, do naszego życia. Co robisz ze swoim życiem tutaj na ziemi? Czy rzeczywiście to życie jest budulcem twojej przyszłości, twojej wieczności? To ważne, żebyśmy w tym przyspieszeniu gospodarczym, gdzie wszyscy usiłują się za wszelką cenę dorobić, żebyśmy inwestowali w nasze domy, miejsca pracy, w ekonomię, w gospodarkę, w otoczenie naszych domów, wykształcenie naszych dzieci. To wszystko jest bardzo ważne i dobrze, jeżeli będzie się nam nieźle powodzić. Ale gdybyśmy przy tym wszystkim nie inwestowali w swoje życie duchowe, życie wewnętrzne, życie z Bogiem, bylibyśmy w bardzo trudnej sytuacji i sami byśmy się skazali na obumieranie. Dlatego ważne jest, abyśmy cały czas prowadzili pogłębione życie duchowe, abyśmy mieli świadomość, że dobra śmierć w stanie łaski uświęcającej jest darem, o który trzeba się modlić, na który trzeba zasłużyć. Znamy słowa modlitwy: od nagłej i niespodziewanej śmierci wybaw nas, Panie. Zwracając się do Matki Bożej, prosimy, by wstawiała się za nami w godzinie śmierci naszej. Powierzamy się także świętemu Józefowi, patronowi dobrej śmierci, patronowi księdza prałata. Chcemy jak najlepiej przygotować się na spotkanie z Bogiem przez całe nasze życie. Może dobrze byłoby w kontekście uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa znowu powrócić do praktyki 9 pierwszych piątków miesiąca, w których pełne uczestnictwo otwiera nam drogę do łaski pokuty i zbawienia. Może na nowo trzeba wrócić do pięknej tradycji 5 pierwszych sobot miesiąca związanych z kultem niepokalanego serca Maryi. Matka Boża obiecywała w Fatimie, że przybędzie w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez 5 miesięcy pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez 15 minut rozmyślania nad tajemnicami różańcowymi towarzyszyć jej będą w intencji zadośćuczynienia. Pamiętajmy o stałej modlitwie za zmarłych. Jest lepiej pod tym względem. Wydaje mi się, że w porównaniu z sytuacją sprzed kilkudziesięciu lat bardziej troszczymy się o cmentarze, o groby. Częściej jesteśmy na cmentarzu, częściej się modlimy za naszych bliskich zmarłych. To dobry kierunek. A ktoś często odwiedza cmentarz, to mniej popełnia w życiu błędów. Zdobywa bowiem z perspektywy wieczności, łączności ze zmarłymi większą mądrość życiową i w sytuacjach codziennych wyborów zawsze podejmuje je w perspektywie wieczności. Jak to, co dzisiaj robię, co mówię, odnosi się do mojej wieczności. Drodzy siostry i bracia, chrześcijańska nadzieja znajduje siłę, zanurzając się w ofierze eucharystycznej Jezusa Chrystusa. Sprawując ją, modlimy się za żywych i umarłych. Dziś składamy ją za kapłana Józefa Pamuły, który przez 67 lat swego kapłańskiego życia sprawował najświętszą ofiarę. Spożywał pokarm, który daje prawdziwe, pełne życie, bo daje je na wieczność. Dziś owoce życia księdza prałata Józefa zostały ostatecznie złożone w dłonie miłosiernego Boga. A Bóg, sprawiedliwy i miłosierny sędzia, niech odda mu sprawiedliwość i przyjmie swego sługę
na wieczne zamieszkanie w niebie. Niech dołączy do tych, których przez swoje długie kapłańskie życie prowadził do wieczności. Amen. Wierzę w jednego Boga.
Józef wieczności jasno poznał tajemnicę stawie, który wiernie służył na ziemi przez Chrystusa Pana naszego. Chrystus zmartwychwstał, Chrystus zmartwychwstał,
życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Andrzejem, jego biskupami pomocniczymi oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o swoim słudze, kapłanie Józefie, którego wezwałeś z tego świata do siebie. Spraw, aby ten, który przez grzech został włączony w śmierć Twojego Syna, miał również udział w Jego zmartwychwstaniu. Pamiętaj także o naszych zmarłych, braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi, daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem i oblubieńcem, ze świętymi apostołami, świętym Janem Pawłem i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i Chrystusie, Tobie Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
zostali wezwani na Jego uczniów. Amen. Oh, yeah.
Módlmy się. Boże, nasz Ojcze, przyjąwszy Najświętszy Sakrament, błagamy miłosierdzia Twojego sługi, kapłana Józefa. Na ziemi powołałeś go na szafarza Twoich sakramentów. Sprawa, by w niebie radował się z jednoczeniem z Bogiem, który sakramenty przygotowują. Przez Chrystusa, Pana naszego. Usiądźmy na chwilę, kochani. Zanim nastąpi obrzęd ostatniego pożegnania, pozwólcie, że będą dwa krótkie przemówienia. Ksiądz prałat Władysław Proboszcz z parafii Szczepanów, rodzinnej parafii księdza prałata Józefa i potem jako proboszcz Szkowa. Czcigodny księże biskupie ordynariuszu, pasterzu naszej diecezji, druga rodzino zmarłego księdza prałata Józefa Pamuły, czcigodni bracia Chrystusowi kapłańscy, wielebne siostry, drodzy bracia i siostry, tablicznie zebrani na wspólnej modlitwie za duszą naszego rodaka, księdza prałata Józefa. Gromadzimy się dzisiaj w tej pięknej świątyni, aby pożegnać naszego brata w Chrystusowym kapłaństwie, który w 93 roku życia, a 67 roku kapłaństwa odszedł do wieczności w Wigilię Bożego Ciała. Dzisiaj, przeżywając uprawy Bożego Ciała, obchodzimy po raz 14 Dzień Dziękczynienia. W naszych modlitwach dziękujemy Panu Bogu za Jego miłosierdzie i łaski. Dziękujemy za dar kapłaństwa. Dziękujemy za wszelkie łaski, które nas nieustannie obdarza. W tym Dniu Dziękczynienia modlimy się za naszego zmarłego rodaka, księdza prałata Józefa Pamułę, aby Pan Jezus, najwyższy kapłan, przyjął go do swojego królestwa. Niech to pożegnanie będzie również formą dziękczynienia, które jako proboszcz z rodzinnej parafii księdza prałata Józefa wyrażę w imieniu całej wspólnoty szczepanowskiej, księdza biskupa Jana Styrny, kapłanów rodaków, kapłanów, którzy przez lata pracowali w Szczepanowie i obecnie pracujących, a także w imieniu wszystkich wiernych parafian, szczególnie zaś mieszkańców Wokowic, z której ksiądz prałat pochodził. W imieniu księdza biskupa Jana Styrny, który niestety nie mógł przybyć na pogrzeb i własnym, pragnę najpierw podziękować księdzu biskupowi ordynariuszowi za jego obecność, wygłoszone Słowo Boże i poprowadzenie uroczystości pogrzebowych. A żegnając księdza prałata, dziękuję za wszelkie dobro, jakie uczynił dla parafii, w której pracował, i dla diecezji oraz dla parafii szczepanowskiej. Dziękuję za przykład kapłańskiego życia i autentycznej służby Chrystusowej. Dziękuję za wszelkie dobra materialne i duchowe, którymi obdarzał rodzinną parafię. Dziękuję za dobroć okazywane nam serce i ogromną życzliwość, jaką darzył nas kapłanów. Niech dobry i miłosierny Bóg za piękno kapłańskiego życia obdarzy go życiem wiecznym. Wszystko przeminie, gdy nadejdzie wieczność, wiara się skończy, a nadzieja spełni. Miłość zostanie, by się cieszyć Tobą w Twoim Królestwie. Nam kapłanom dobrze znane słowa z breviarza, którymi przez lata modlił się ksiądz prałat Józef. Wiara dla niego się skończyła, nadzieja się spełniła. Została miłość, to jest jego skarb, w której cieszy się Bogiem, Bogiem na wieczność. Ta miłość przybierała w jego życiu różne formy. Ta miłość to było jego powołanie kapłańskie, którym się bardzo cieszył. To była jego miłość. W testamencie dziękuję swojej rodzinie, rodzeństwu za wiarę i wychowanie, kapłanom, biskupom naszej diecezji za dar kapłaństwa w sakramencie i braterską wspólnotę. Ta miłość jego to parafie, w których był proboszczem Tylicz i Czchów.
tym parafiom oddał serce i życie, a to jest miłość. Miłość, która z nim została, to szkoła, katecheza, to przekazywanie wiary. Miłość to danie się i troska o Kościół, o dobra parafii. To była miłość, gorliwość, która go pożerała. To miłość, która ubrała się w pracę, ręce zapracowane przy gospodarstwie, przy remontach, budowach, inwestycjach. To miłość, która z nim teraz jest, której się cieszy Bogiem, jak ufamy. To oddanie się sprawom społecznym, odzyskaniu przez czchów praw miejskich. To kwestia szkoły średniej, stadionu. Ta miłość to również nauczanie i napominanie, choć może czasem zbyt wymagającym słowem, ale prawdziwa miłość to troska o zbawienie, a nie głaskanie grzechu. Ta miłość to fundacja domu sióstr służebniczek, aby modlitwa i pełna troski posługa sióstr była obecna w czchowie. Ta miłość to prośba o przebaczenie, którą zawarł w swoim testamencie. Jeśli kogoś obraziłem, zgorszyłem, niesprawiedliwie osądziłem, przepraszam. Ta miłość to również jego pobożność, szczera i prawdziwa, prawdziwa wiara. Tych form miłości było w jego życiu wiele i ufamy, że ta miłość z nim pozostała, aby cieszyć się Bogiem w Bożym Królestwie. A wam wszystkim, Tobie, księże biskupie, wam, drodzy bracia kapłani, drogie siostry zakonne i wam wszystkim na tej uroczystości pogrzebowej obecnym dziękuję, że jesteście tutaj, aby celebrować tę miłość Boga, z której ksiądz prałat Józef czerpał, a teraz, aby teraz tą miłością cieszył się Bogiem na zawsze. Amen. Bóg zabrać. Teraz ksiądz biskup uda się do zakrystii, aby przygotować się do obrzędu ostatniego pożegnania, a my w formie modlitewnej czekamy i przygotowujemy się na ten obrzęd. Pragnę wam również podziękować za prześwięte, które zostały poproszone o radość nieba księdza prałata Józefa. Zostało poproszonych 102 msze święte. Bóg zapłać. Matko Najświętsza, do nas
wspólnotom parafialnym, osobom, które potrzebowały pomocy. Wiemy, że dobre czyny idą za Nim przed Boży Tron. Dlatego z ufnością polecajmy Go miłosierdziu Bożemu w cichej modlitwie. Przybądźcie z nieba na usta naszego. Boże, Stwórco nieba i ziemi, Ty przez chrzest dałeś nowe życie człowiekowi, który popadł w niewolę śmierci. Ty posłałeś naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby zwyciężył potęgę śmierci i zmartwychwstał dla zbawienia wierzących. Ty dajesz udział w Jego zmartwychwstaniu wszystkim, którzy do Niego należą. Tobie polecamy naszego brata, kapłana Józefa, i prosimy, abyś go przyjął do błogosławionej społeczności świętych. Przez Chrystusa, Pana naszego.